Ponad 20 tysięcy osób obejrzało tegoroczny Ostróda Reggae Festival. Tyle osób, kolokwialnie mówiąc, przewinęło się przez czterodniową, największą w tym roku ostródzką imprezę muzyczną. Na scenie jak zwykle gwiazdy. W uszy szła muzyka dla młodych i tych bardziej wymagających. Od 19 lat Ostrudę odwiedzają fani pozytywnie nastrojonej, trójkolorowo zabarwionej muzyki. Miłość, muzyka, pokój to przesłanie, jakie niesie za sobą Ostródzki Festiwal. W tym roku nie było inaczej. Czterodniowa impreza, choć skromniejsza we frekwencji, każdemu uczestnikowi dała pozytywnego kopniaka na kolejne miesiące życia. Przed nami kolejna odsłona ostródzkich letnich wakacyjnych imprez. Po reggae, niemal w trakcie lata z folklorem, już wkrótce tradycyjne Dni Ostródy. Sztandarowy miejski cykl atrakcji w tym roku budzi jednak kontrowersje. Oczywiście koncerty będą płatne, ale niektórzy zapłacą mniej. Mieszkańcy miasta mają zniżkę, inni niestety nie będą mogli liczyć na taki przywilej. Dni Ostródy są inne dla ostrudziaków, inne dla mieszkańców gminy czy w ogóle powiatu. To jest dla mnie po prostu smutne i wręcz niewybaczalne i niezrozumiałe. Dzielenie ludzi, prawda, na z tą, czy mieszkają w mieście, czy w gminie, czy gdziekolwiek. No ale to ja mogę się na ten temat wypowiedzieć i niestety muszę się na ten temat wypowiedzieć. Nie, no bo zauważyłem informację, że miasto stosuje 65% ulgę na zakup biletów organizowanych imprezy organizowane w ramach Dni Ostródy, czyli będą odbywały się koncerty i ludzie z miasta będą mieli 65% ulgę. Dalej, no oczywiście też czytam pewne komentarze i może nawet mogę to odbierać jako jakiś taki, prawda, czy pretensje do wójta, że wójt, mogę powiedzieć, nie partycypuje w kosztach tej imprezy. Ja mogę powiedzieć opinii publicznej, że nikt z Urzędu Miasta nie zgłosił się, czy nie wystosował odpowiedniego pisma, czy nie wykonał telefonu, bo czasami wystarczy wykonać telefon, czy samorząd nie partycypowałby w kosztach takiej imprezy. Partycypujemy w kosztach praktycznie, czy partycypowaliśmy do tej pory w kosztach praktycznie wszystkich imprez organizowanych przez miasto za poprzedników obecnego pana burmistrza i nie było w tym żadnych problemów. I teraz mieszkańcy gminy Ostróda przyjeżdżają do Ostródy, zostawiają tu dużo pieniędzy. Ale to już to jest tak normalne i naturalne, że nawet tych argumentów nie powinniśmy używać. Dalej, te imprezy, które organizowane są na terenie gminy, ja nie dzielę ludzi na z miasta i gminy, bo takiego podziału nie można zrobić. Jeśli, proszę państwa, dzisiaj wójt gminy Ostróda wydaje dokumenty tożsamości mieszkańcom miasta, bo ten dokument tożsamości może wydać każdy urząd w Polsce, no to o czym my rozmawiamy? W jaki sposób, po co w ogóle to robimy, po co dzielimy? No? To jest smutne dla mnie, ale niestety muszę się do tego odnieść i dlatego o tym publicznie mówię. No. Lepsi, gorsi, zniżka, rabat. To wszystko nie powinno dzielić. W tym roku Ostróda obchodzi 690. rocznicę uzyskania praw miejskich. To jest clue, to jest najważniejsze. Bądźmy dumni i radujmy się. Nieważny adres zameldowania. Sygnał do rozpoczęcia dały wystrzały z odpalonych bombard. Jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy pod względem liczby uczestników, stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Walki zakończone zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich, jak co roku, stanowiło odwzorowanie wydarzeń sprzed 609 lat, by w finale ciało Ulricha von Jungingena zostało przewiezione przed oblicze Jagiełły. W zmagania trwające godzinę zaangażowało się ponad 1000 rekonstruktorów historycznych z Polski oraz innych krajów. Wydarzenie obejrzało ponad 30 tysięcy osób. Rzadko można obejrzeć kawałek historii. Pierwszy raz widziałyśmy, prawda? Tak, i było świetnie. Któryś raz z kolei jesteśmy? Czwarty? No czwarty, może więcej. No fajnie, jak zawsze. A co się podoba najbardziej? No chyba nasza bitwa, nie? Jak wygrywają, nie? To jest najważniejsze. Są prawdziwe miecze, na to wygląda, wszystko prawdziwe. Podobało mi się, bo wyglądało to bardzo realistycznie i poleciłabym. No tyle ludzi, kurczę, i takie wydarzenie, 1410, pierwszy raz żeśmy, nie powiem brzydko, Niemców dopadli, o, Krzyżaków dopadli, nie? No, także na takie wydarzenie to warto iść.
Obszerna relacja z tegorocznej rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem w piątek 19 lipca w odcinku specjalnym magazynu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Nie mogły już pomóc rycerzom w białym. Przepisy obowiązują nie tylko na drodze. Zasad powinny przestrzegać także osoby kierujące pojazdami wodnymi, a tych w okresie letnim na jeziorach nie brakuje. Jak podaje Marcin Jaremek z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, do najczęstszych przewinień kierowców w naszym powiecie należy brak środków asekuracyjnych oraz pływanie pod wpływem alkoholu. Z konsekwencjami muszą liczyć się nie tylko fani motorówek. Wszystko zależy o tym, czy dana osoba płynie kajakiem, czy płynie motorówką. Jeżeli płynie kajakiem, wtedy jest to wykroczenie. Mandaty są do 500 zł. Jeżeli jest to motorówka o napędzie silnikowym, wtedy jest już to poważniejsze przestępstwo. Wtedy grozi sąd, a nawet odebranie prawa jazdy. Podobnie jak w przypadku kajaku, wykroczeniem jest pływanie pod wpływem alkoholu na rowerku wodnym czy materacu. Inna ważna zasada obowiązująca osoby prowadzące pojazdy o napędzie silnikowym odnosi się do odległości, którą kierowcy powinni zachować od poszczególnych obiektów. Nie wolno pływać w mniejszej odległości niż 100 metrów od kąpielisk, przystani wodnych, wypożyczalni sprzętu wodnego. Grozi to oczywiście mandatem karnym do wysokości 500 zł. Zagrożeniem dla osób odpoczywających nad jeziorem mogą być także fale wytwarzane przez motorówki czy skutery wodne. Rozporządzenie wojewody warmińsko-mazurskiego reguluje jedynie sposób wypływania oraz wpływania do portu. Sternik prowadzący taką łódź ma obowiązek zachować taką prędkość, aby nie zagrozić innym uczestnikom ruchu wodnego ani osobom kąpiącym się. O bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów na akwenach powiatu olsztyńskiego dbają policyjni wodniacy oraz wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Uwaga, panowie rekreacyjnie, 3, 2, 1, start, lecimy! Zdrowe lato to cykliczna akcja organizowana przez powiat ostrudzki. Chodzi o promocję aktywnego, bezpiecznego, a przede wszystkim właśnie zdrowego spędzania czasu na Mazurach. Angażują się w tę akcję wszystkie służby: policja, straż, szpital, PCK oraz organizacje pozarządowe. Do tej pory wiedzę na temat zdrowego i bezpiecznego wypoczynku można było czerpać na nabrzeżu Jeziora Drwęskiego. Niestety nie w tym roku. W tym roku akcja musiała zostać przeniesiona na parking przed Urzędem Gminy. Rozpoczęliśmy kolejną edycję Zdrowego Lata. Niestety musieliśmy zmienić miejsce, bo otrzymaliśmy informację od pana burmistrza, że niestety nie ma dla nas miejsca na bulwarze i to chyba najgorsza decyzja, jeżeli chodzi o tą akcję. Ale skorzystaliśmy z gościny pana wójta i tutaj blisko ulicy widzimy z tyłu, że jest też zainteresowanie. Chcieliśmy zrobić imprezę dla mieszkańców i dla gości Ostrudy w dobrym miejscu. Myślę, że to jest troszeczkę miejsce gorsze, ale myślę, że będziemy się rozwijać. Cel jest słuszny, edukacyjny i dlatego też nie rozumiem sytuacji, bo jest to cel edukacyjny to raz, że szkolimy młodych ludzi, jak udzielać pierwszej pomocy, jak zachować się w trudnych warunkach, czy jak zdrowo się odżywiać i jak zdrowo żyć. No, myślę, że tutaj nie ma ani krzty jakiegoś złego działania, a takie akcje powinny tylko jednać ludzi, a nie dzielić. Nowe miejsce akcji Zdrowe Lato to parking przed Urzędem Gminy. Może mniej atrakcyjny jak Ostrudzki Bulwar Unii Europejskiej, ale cel został osiągnięty. Nad udostępnieniem nowego miejsca wójt gminy Ostruda nie zastanawiał się bardzo długo. Parking przy Urzędzie Gminy to nie jest odpowiednie miejsce do organizacji takich imprez, bo na pewno zdecydowanie lepszym miejscem jest bulwar nad Jeziorem Drwęskim, gdzie dzisiaj przechadzają się turyści, również, prawda, ci, którzy przyjechali z Polski oglądać regę. No i wiem, że pan burmistrz nie wyraził zgody na to, żeby ta impreza, która odbywała się nad Jeziorem Drwęskim, żeby dalej się odbywała. Dlatego mówię, no starosta poprosił mnie, że ten urząd gminy jest bliżej ulicy Czarnieckiego, czyli bliżej centrum. No trudno się nie zgodzić, pomimo, że są to pewne utrudnienia dla pracowników, bo dzisiaj parking jest właśnie zajęty na w sumie na wspaniałą imprezę. Zostałem poinformowany, że no skoro niestety miasto nie wyraziło zgody, co jest smutne dla mnie, jeszcze raz to podkreślam, bardzo smutne, to jaki problem? Tylko że wiem, że mówię, no jaka też satysfakcja, żeby na tych przysłowiowych naszych parkingach, betonach, no organizować w sumie bardzo szczytną i wspaniałą akcję, która wcześniej cieszyła się dużą popularnością i miejsce nad jeziorem jest ze wszechmiar wskazane do organizacji takich imprez.
Pierwsza wakacyjna akcja Zdrowego Lata z powiatem ostródzkim już za nami. Miejsce nowe, ale klimat pozostał. Kolejna już 16 sierpnia. Niestety znowu na parkingu przy Urzędzie Gminy. Ale to już było i wróci za rok. Była to druga edycja Chill Out Rynek Festival. Przez dwa dni przestrzeń malowniczego działdowskiego rynku wypełniła się miłymi dla ucha melodiami, licznymi efektami świetlnymi i widownią chętną do wysłuchania utworów w wykonaniu artystów pochłoniętych konkretnymi gatunkami muzycznymi. Był to Paweł Szymański, znany bluesman, który pochodzi w ogóle z Lidzbarka, miał pierwszy raz koncert w Działdowie. A drugim artystą był Przemek Strączek Trio, jest to jazzowe trio w międzynarodowym składzie, jeżdżące po całym świecie, koncertujące w znakomitych aranżacjach jazzowych. Na scenie dnia następnego Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski i Wiktoria Jabłońska z Teatru Rampa. Tak duży ładunek emocjonalny przykuł uwagę niejednego mieszkańca. To są utwory musicalowe napisane przez wspaniałych i wybitnych kompozytorów i wybitnych poetów piszących teksty czy scenariusze. Dzisiaj akurat mamy nadzieję, że będziemy jednak pozytywne uczucia wzbudzać w naszym występie i emocje. Stan całkowitego wyluzowania został osiągnięty, przynajmniej w przypadku większości słuchaczy. Chill Out Rynek Festival to relaks gwarantowany, podkreślają wykonawcy. Co za noc, tańczysz i ja. Co za noc, jeziora, lód i mgła. Co za noc. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, tak i w ten czwartek Mikołaj Kopernik gościł na olsztyńskim zamku Kapituły Warmińskiej licznych odwiedzających. Motywem przewodnim spotkania był handel wymienny. Goście zgromadzeni na dziedzińcu zamkowym mieli okazję, jak na prawdziwych kupców przystało, targować się lub sprawdzić, ile uncji waży ich telefon czy zegarek. Czas i pieniądz można było zainwestować w liczne atrakcje. Pod okiem instruktora ćwiczono celność, strzelając z łuku do słomianej tarczy. Zdolności manualne można było sprawdzić, lepiąc gliniane naczynia. Prawdziwym wyzwaniem była też próba toczenia na kole garncarskim. Wytrwali mieli z tego spotkania własnoręcznie wykonaną pamiątkę. Nie zapomniano także o kandydatach na inżynierów, którzy mieli szansę tworzyć układy elektryczne, oraz o pasjonatach nauki, których ciekawość badawczą zaspokajały naukowe eksperymenty. Wrażenia były niezapomniane. Dla następców Jana Matejki przygotowano konkurs plastyczny. Przyszli artyści dekorowali płócienne torby na zakupy. Moc wrażeń dostarczył także spektakl teatru form niezależnych Korzunowicz. Z pasją oglądali go nie tylko najmłodsi. Wakacyjne spotkania z Mikołajem Kopernikiem to impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Korzystajmy z gościnności sławnego astronoma.